Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Patrol i wróciły dwa skiny świąteczne. Właściwie jeden wrócił, jeden został dodany i został dodany też zbierak. I teraz tak, który skin wrócił? Łam orzech. Powiem wam tak, skin oficjalnie mi się nie podobał. Na początku miałem Bugblinga, teraz doszedł do niego Bugbling, czyli taki ptaszek. Nie wiem jak on się nazywa w ogóle. Ptaszek do orzechów. Dziwne. Powiem wam tak, jaki jest problem z tymi skinami świątecznymi? Taki jest problem, że nie wszystkie są ładne. Właściwie to już chyba wszystkie wróciły oprócz ciastek. Ale tak, nie wszystkie są ładne, ale i tak chcemy je mieć. Dlaczego? Dlatego, że przez następny rok będzie... Czemu nie masz łamorzecha? Albo... Ej, masz łamorzecha, ale masz fajne konto. No tak to będzie działało. Powiem wam szczerze tak. Łam orzech, 2000 fałdolców, według mnie się nie opłaca. Był rzadki do dzisiaj. No nie jest ładny. No nie jest ładny. Naprawdę. I wyszła łupineczka z dziadkiem do orzechów, łupi kąsek. Nie wiem jak to w ogóle się wszystko nazywa tak dziwnie. Nawet spoko ten skin. Ale powiem wam szczerze, że też nie do końca wpada w moje gusta. Jest za 1500, łamorzech jest za 2000 i nie wiem czy one są warte kupna. Ale okej, jeżeli już będziecie kupować, to pamiętajcie o tym, żeby kupować je z kodem Patrol YouTube, czyli z tym oto kodem. Tutaj, teraz dobrze pokazuję. Z tym oto kodem Patrol YouTube, ponieważ im więcej osób kupi skiny świąteczne z kodem Patrol YouTube, tym większe i więcej będzie nagród na święta dla Was, czyli dla widzów, którzy mnie wspierają, czyli dla wspierających kanał. Piszcie w komentarzach, jeżeli kupujecie z moim kodem. Ok? Reniferka, super skin. Skiny świąteczne typu Komando Gwiazdka i ten drugi gościu, super skiny. No ale nie wiem. Powiem wam szczerze, że łamorzech i łupinka, czy jak tam ona ma, łupineczka. Dziwne to są skiny, bardzo dziwne. Wydaje mi się, że za dużo z nimi nie będę grał. Jest jeszcze tego śnieżna kula, który... Ten zbieg, powiem wam szczerze, jest spoko. Bardzo mi się podoba. Jest taki inny i ma w środku tego ciastka. Widzicie, tutaj jest taki ciastek. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda, aczkolwiek też nie jest taki zbierak, który... Oh, must be, że musimy go mieć. Pamiętajcie, że... Te skiny przez cały następny rok, jak będziecie mówić w okresie międzyświątecznym, będziecie mówić, o kurde, ale bym chciał mieć tego skina. Tak działają skiny rzadkie, tak działają skiny eventowe. No ale dobra, okej. Okay. Komu się podoba, niech kupuje. Ja wam pokażę je w grze. I pamiętajcie, patrzę YouTube kod. I subskrypcja, dzwoneczek, bo to wiecie, sprawdzenie kupisz. Mamy teraz maraton 14-dniowy, więc cały czas będą skiny świąteczne. Zobaczymy, co będzie. W ogóle wszedł jakiś tryb nowy, teraz zobaczyłem, powrót do przeszłości. Tego przetestujemy od razu, ok? Jeżeli chodzi o zbierak, to daje taki właśnie odgłos machania taką kulą właśnie z wodą w środku, więc nie jest to bardzo zły odgłos. Nie przeszkadza, że tak powiem, uszom. No nie, nie jest straszny. Nie jest straszny, aczkolwiek są lepsze zbieraki i w grze mi się mniej podoba niż w sklepie. Ale jest nawet spoko. Aha, i co tu mamy? Nowy bus. Polecimy sobie teraz na przyjemne. Znaczy, może damy pompę na tą. Nie wiem, co to znaczy powrót do przyszłości, może... Do przeszłości? Przyszłości? Nie wiem, film był taki. Może dodali double pompę. Zobaczymy. Mam nadzieję w ogóle. Zobaczymy, jak to wygląda w ogóle. To są składy, więc ile przeżyje, tyle przeżyje. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o skin łupinki, czy tam łupineczki... No nie jest zły. Nie jest zły, ale też nie jest super. Za 1500 chyba warty swojej ceny. Plecak nawet spoko, bo taki mały dziadek do orzechów. Nawet spoko ten plecak wygląda. No i co? I ta korona taka dziwnie. No, dziwny skin, aczkolwiek nie jest taki tragiczny. Naprawdę. Dobra, zobaczmy co tu się w ogóle dzieje na tym trybie, bo ja nie wiem o co w tym chodzi. Dzisiaj w ogóle cały dzień nie było mnie w domu, bo musiałem ogarniać kuchenkę, musiałem ogarniać takie rzeczy i tak dalej, mamy RPG, okej, ale RPG nie jest jakimś nie jest jakąś starą rzeczą. Myślałem, że będzie pompa. O, jest jedna pompa. Jeszcze drugą znajdźmy i zobaczymy, czy będzie pompa tutaj. Ej, no dajcie mi coś. Dobra, nie ma nic. Musimy to wypić. I dojeżdżamy po drugą pompę, co nie? Ten domek jest zlutowany. Od góry. Czy już pewnie gość jest na cegłach. Cała...
Coś tam... Oj, nie mogę przez... Ej, nie mogłem przestawić sobie tego. Masakra. Nie mogłem przestawić, bo to klikałem, klikałem dwójkę, a na dwójce nie miałem żadnej rzeczy. Okej, sprawdzimy to na łamorzechu, bo ten skin też jest spoko. Znaczy spoko, też musimy ocenić. Więc zobaczymy, jak to wygląda ten tryb. Aha, są nowe... Są stare impulsy. Czyli dodali stare bronie. Dobra, zobaczymy... stare itemy właściwie dodali. Zobaczymy, jak to wygląda na łamorzechu, więc ustawię sobie tego skina. Nie chcę za dużo montować, wiecie, znacie mnie w sumie. Ja za dużo nie montuję. To jest złoty bugbing, okej. I łam orzech jest tutaj, okej. Bierzemy i wchodzimy w tryb powrót do przyszłości. Polecimy gdzieś dalej, żeby przetestować, czy jest double pompa. Ale z tego, co widziałem, są stare itemy, więc może będzie double pompa, bo jeżeli tak, to jest chyba jeden z lepszych trybów. I będą składy grane na tym, na streamie. Więc zapraszam was na streama w dzień, ponieważ już mam wolne. Czyli nie muszę jeździć po rzeczy, nie muszę ogarnąć mieszkania, nie muszę nic robić. Posprzątałem, wszystko zrobiłem. Czekam tylko teraz na pianki. W ogóle anulowali mi jedną przesyłkę z zasłonami takimi wygłuszającymi. Nie wiem, jak to jest możliwe. Anulowali mi przesyłkę, więc muszę tam wyjaśnić tą sytuację. Jeżeli pianki dojdą, będzie studio. Mam nadzieję, że już na święta będzie gotowe. Dlatego zobaczymy. O, dobra. Co tu jest? Niebieski pistolet. Niebieskiego pistoletu chyba już nie ma w grze. Wycofali go. Okej, okay, to mamy niebieski pistolet. O, jest, dobra, mamy dwie pompy. Zobaczymy, czy działają. Fajnie by było pograć dwoma pompami znowu. Ej! Ej, zawiodłem się, nie działają double pompy. Naprawdę nie działają. Dobra, łam orzech. Nie podoba mi się. Naprawdę, jest to skin, który jest, który był rzadki. Jest to skin, który był pożądany przez niektórych, ponieważ no fajnie mieć w kolekcji. Ale no jeżeli to jest skin, który chcecie mieć do grania, no to... No raczej nie. Powiem wam szczerze, że ten skin jest średni. 5 na 10. Wiem, że mogę zawieść niektórych widzów moich, ale... Naprawdę ten skin nie powala, ma dużą głowę, nie jest ładny, jest tylko ładnie wykonany przez te złote elementy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Według mnie nie jest fajny. Powiem wam szczerze, że nie jest fajny. Dobra, w ogóle nie wiem, po co tak daleko lecę. Gdzieś w ogóle tak wolniej się leciało, nie wiem. Czy mi się tak wydaje po prostu, czy... Nie wiem. Zobaczymy. Dobra, dajcie mi jakąś bronię. Zobaczymy, może coś starego będzie. Ach, skin... 100 zł, nie? 80 zł on kosztuje. Według mnie za dużo. No, impulsy są. Dobra, impulsy przed chwilą widzieliśmy. To są te stare impulsy, które są useless już odkąd weszły nowe. Ale nowe też wycofali, więc może nowe też tu znajdziemy. Dobra, broni nie mamy w ogóle. Skrzyneczka. No nic, no ten tryb taki... No nie powala. Myślałem, że dadzą double pompę, ale ten tryb nie powala, więc raczej mi się nie będzie chciał w niego grać. Nie dali double pompy. Szkoda. Bardzo, bardzo, bardzo szkoda. Jeszcze starą mapę mogli dać, to by był w ogóle sztos. Double pompa i stara mapa, to ja bym grał tylko i wyłącznie w to. O, ten stary tech. Nie wiem, czy wy jeszcze go pamiętacie. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie starego teka. On był... A z 2 sezony temu chyba, albo z 3 nawet. Był mega, mega OP. Naprawdę, ludzie grali tym techiem bardzo, bardzo często. Był mega OP, ale na początku jak go wydali, to nie był taki dobry. Potem chyba go zbufowali jakoś, że ludzie nim grali. No dobra, no co? Ja się z wami żegnam, idę tam sobie jeszcze pozabijać. Ja się z wami żegnam, te dwa skiny... słabe. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobają, bo chętnie, chętnie zobaczę, przeczytam waszą opinię. Naprawdę. Bo według mnie nie jest to, że tak powiem, warte swojej ceny. No to co? O, typa jeszcze mamy. Full seria na gościa nic nie daje. O, nie mam impulsów, kurczę. Ale typek ma impulsy, który do mnie idzie. Jaki OP? Naprawdę ten tag był mega, mega dobry. Dlatego chyba go usunęli. Ale nie wiem, zobaczymy. Dobra, ja idę sobie dalej pozabijać. Ja się z wami żegnam. Wesołych świąt wam życzę, jeżeli to jest wasz ostatni odcinek przed świętami mój. I co?
Pamiętajcie o konkursie i o kodzie Patchol YouTube w sklepie. Subskrypcji, łapce w górę, dzwonku, tam dalej, wiecie. Wiecie, jak to się robi w ogóle. Ja tylko nagrywam, wy się znacie na tym. Więc do zobaczenia, ja się z wami żegnam. Na razie.